Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Tydzień temu rozmawialiśmy, jak przygotować się do wyjazdu na wakacje dokumentacyjnie. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie pytania, czy nasz samochód, który użytkujemy kilka miesięcy dojeżdżając do pracy, nadaje się na wycieczkę powiedzmy 1000 km. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Panie Robercie. Witam serdecznie Państwa. Panie Robercie, zatem czy samochód, który używamy do dojazdów do pracy przez kilka miesięcy w mieście, spokojnie takim samochodem możemy wyruszyć w trasę powiedzmy 1000 km? No raczej nie. To już z autopsji znam, że nie da się, że nie da się z marszu pojechać. Zazwyczaj nie da się. Trzeba, tak jak przy zimu czy na wiosnę, zajrzeć do auta, przynajmniej wizualnie ocenić stan przedniego zawieszenia, stan układu hamulcowego. Tutaj zalecany jest taki przegląd ogumienia, w sensie jakichś drżeń, guzów, bicia i innego typu problemów związanych z nim, które to no, wychodzą podczas dynamicznej jazdy, a jak dojedziemy daleko, to zazwyczaj jakaś autostrada się trafi, czy droga szybkiego ruchu, gdzie prędkość będzie i zacznie nam to wszystko latać i drżeć, co spowoduje straszny dyskomfort. Czyli to takie trzy podstawowe rzeczy, oczywiście płyn eksploatacyjny, oczywiście poziom oleju, oczywiście ci, którzy mają szczęście mieć nowy samochód i jest na gwarancji, tak, czy nie wchodzi nam termin jakiegoś przeglądu i nie przegonimy go za dużo, tak, i ktoś tam będzie miał do nas potem żal, że o czasie nie przyjechaliśmy. Czyli takie rzeczy, jeśli chcemy używać klimatyzacji, no to trzeba by je przeglądnąć, zobaczyć, czy ona działa, tak? Często gęsto one nie działają, bo filtry są zabite, albo nie była dawno przeglądana, bo nie było takiej potrzeby na miejscu, tak? Jeżdżąc i nie zwracamy uwagi na takie rzeczy, zresztą tak jak większość z nas. Co jeszcze możemy takiego przygotować wcześniej? No na pewno cały asortyment typu kamizelki na autostradę, gaśnice. Szczególnie legalizację sprawdzić, bo gaśnica może być, ale często zapominamy o tym, żeby ją raz na jakiś czas po prostu wymienić. Dokładnie, lepiej wydać to na lody niż na mandat, tak? Z tego tytułu, no co, ważne jest, ostatnio sam miałem taki przypadek osobiście, że koło zapasowe było bez powietrza i był wielki problem, czyli tak, koło zapasowe, no zobaczyć, czy ono jest, czy w nim jest powietrze, czy mamy klucz do odkręcenia tego koła, czy ta nakrętka od tych szpilek antywołaniowych jest w samochodzie. Samą procedurę wymiany koła sobie przypomnieć, przeczytać w instrukcji. Tak, samą procedurę, no i czy lewarek jeszcze działa, bo czasami zdarza się, że zarzwiały leży, bo jakby stopa nasza życiowa polepszyła się, opony mamy lepsze, więc bardzo rzadko zmieniamy je na drogach. A jeśli zmieniamy, to w autoryzowanych serwisach, ale jak się nam trafi takie zdarzenie w nocy, no to potem przeklinamy dzień, w którym nie sprawdziliśmy. Czyli jeszcze o, latarka jakaś, tak, ostrzegawcza, takie no proste, tak jak harcerska wyprawa. Daleko od domu drogo jest, więc trzeba się przygotować. Po prostu przygotować, żeby nie mieć niespodzianek i ten urlop spokojnie wypocząć w urlop. Dokładnie. No ja tu już więcej pomysłów nie mam, tak? Moglibyśmy zachęcać do całego remontu kapitalnego, no ale jeśli jeździmy, mamy badania aktualne, techniczne, właśnie termin badań technicznych, to jest ważne, bo potem litości nie ma, czy przy jakimkolwiek zdarzeniu komunikacyjnym, czy przy wypadku, to są straszne rzeczy przy ubezpieczeniach, po prostu wszystko idzie, nie ma, odmowa, wszędzie jest odmowa, wszędzie płacimy z własnej kieszeni, więc to bardzo ważne, żeby nie weszło nam badanie techniczne w termin wakacji. Lepiej je zrobić wcześniej i mieć ten bufor taki bezpieczeństwa, że ono jest, ubezpieczenie. Oczywiście. A ja z własnego doświadczenia powiem, że warto mieć zapasową żarówkę, bo w tej chwili jest tyle modeli tych żarówek. Ja sam osobiście przez cały weekend w Suwałkach po stacjach benzynowych szukałem żarówki. Niestety, do mojego auta niestety nie udało się kupić dopiero w hurtowni. Także warto taką podstawowe rzeczy mieć zawsze w bagażniku. Tak, żarówka rzecz ważna, choć z doświadczenia my wiemy, że nie każdy ją wymieni. Bo i my mamy problem czasem wielogodzinny, żeby zmienić żarówkę. Więc ale warto mieć, no przynajmniej na mechanikę gdzieś tam
w trasie będzie łatwiej, no, będzie miał dostępną, tak? Może ktoś pomoże, się zlituje. Także wszystko sprawdzić, najlepiej przed wyjazdem. Oczywiście zależy, jak daleko jedziemy i czy w kraju, czy za granicą. Bo jak za granicą, wiadomo, i bariera językowa, i odległości, prawda? Warto mieć te podstawowe rzeczy poprzeglądane, żeby nie mieć niespodzianek, prawda? Żeby ten Dokładnie. Zwłaszcza, że po tym to dużo kosztuje. Już sam czasami wyjeżdżam, czy ktoś z rodziny i wiem, że jeśli coś się stanie, to nie ma ulgi. W terenie nie ma ulgi. Płacimy potrójnie albo podwójnie, jak turyści. Nie ma litości. Więc taniej jest na miejscu to zobaczyć. To, co możemy, tak? No, wiadomo, że całego samochodu remontu nie będziemy robili na ten wyjazd. Ale takie proste rzeczy, które możemy sprawdzić, na pewno warto sprawdzić. Bo czy klocki są zużyte, czy opony, to i tak nas to nie minie, a przynajmniej nam zaoszczędzi wielkiego kłopotu tam w tej trasie, w wyjeździe. I zamiast skupić się na wypoczynku, skupimy się na naprawie auta. I przynajmniej za złotówki, prawda? Tak, za nasze ciężko zarobione złotówki będzie to wykonane. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Przynajmniej Państwo, tak jak Państwo słyszeli od eksperta, można się przygotować do takiego wyjazdu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że też, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do długich wyjazdów, pojazd załadujemy bagażami, wsiądzie rodzina, jeszcze na dach wrzucimy rower bądź boks dachowy. Ten pojazd zupełnie inaczej się zachowuje na drodze, szczególnie przy wyższych prędkościach, przy których może nie jesteśmy przyzwyczajeni prowadzić samochód. On zupełnie się inaczej zachowuje. Należy mieć wzmożoną czujność, prawda? Wyczuć ten samochód. Przede wszystkim też przed wyjazdem należy oczywiście wypocząć, wyspać się. Nie jedziemy w długą trasę zaraz, od razu po pracy i szczególnie jeszcze w nocy, bo taka podróż naprawdę będzie męcząca i niebezpieczna dla nas i dla innych użytkowników dróg. Oczywiście również należy pamiętać o tym wyposażeniu, o którym wspominaliśmy. Ja mówiłem, że wiele typów żarówek jest, że ciężko czasami dostać taką żarówkę, warto ją mieć ze swojego doświadczenia, to mówię. Warto też zadbać o wyposażenie pojazdu wymagane w danym kraju, do którego jedziemy, jeżeli wyjeżdżamy za granicę, oczywiście, bądź przez kraj, jeżeli przyjeżdżamy przez inne kraje. O poszczególnych układach hamulcowym na przykład, czy też o klimatyzacji mogą Państwo wrócić do naszych archiwalnych odcinków i obejrzeć. Tam bardziej szczegółowo rozwijamy tematy. Mogą Państwo usłyszeć, jak właśnie wykryć ewentualne zbliżające się usterki, bądź też zbliżający się czas wymian poszczególnych elementów. Także te wszystkie czynności, jeżeli mówię, sprawdzimy pojazd dość szczegółowo przed takim wyjazdem, na pewno nam urlop minie bezproblemowo. Wyjedziemy, wrócimy wypoczęci, cali i zdrowi. A teraz zobaczą Państwo stronę internetową, na której Państwo mogą posłuchać, jakie dźwięki wydają różne podzespoły w pojeździe, informując nas oczywiście o zbliżającej się awarii. Zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.